Cześć, witam Was ponownie. Dzisiaj zrobimy bardzo klasyczny obiad, ale jakże smaczny. Będzie to łopatka duszona razem z cebulką i podana na gryczanej kaszy prażonej. To taki klasyk naszej polskiej kuchni, a więc do dzieła. Nie ma co tu o tym dużo opowiadać, tylko zaczynamy kroić. Pokroimy w takie większe kawałki. Nie lubię mięsa, jak jest bardzo drobno pokrojone, ponieważ jak ono się wysmaży, poddusi, ono się skurczy, później wchodzi w zęby, zamiast być bardzo delikatnym i soczystym mięsem. W takiej wielkości mniej więcej kawałki. Można by to nazwać sztuką mięsa. Łopatka świetnie właśnie nadaje się na tego typu potrawy, ponieważ jest lekko przerośnięta tłuszczykiem i jest bardzo delikatna później po uduszeniu. Pokrojone mięso teraz przyprawimy. I teraz tak, przyprawiamy solą. Czarnym, grubo zmielonym pieprzem. Do tego dam łyżeczkę czerwonej papryki. Nie za dużo. I czomber. Taką porządną szczyptę czombru, który idealnie się nadaje właśnie do sosów. I teraz delikatnie to przemieszam. I na chwileczkę odstawiam. W trakcie, kiedy mięso przygryza się przyprawami, ja pokroję cebulę, a jest ich trochę do krojenia, ponieważ potrzebować będziemy 5 średnich cebul. Cebula pokrojona, mięso przyprawione, więc będziemy teraz je smażyli. Na mocno rozgrzaną patelnię wlewam olej zamiast smalcu, ponieważ po prostu mi go zabrakło. I czekam, aż bardzo mocno się rozgrzeje. W tym czasie będę obtaczał mięso w mące. Mąka pomoże zamknąć szybciej mięso i ono będzie bardziej soczyste. No i sos będzie oczywiście bardziej zawiesisty później. Robimy to stopniowo, nie wszystko od razu, ponieważ spadłaby nam temperatura na patelni i mięso by się nam zaczęło gotować, zamiast ładnie podsmażyć. Teraz mięso musimy odwrócić. Zobaczcie, jak się pięknie zrumieniło. Musi być rumiane z każdej strony i dopiero wtedy będziemy mogli wrzucić cebulkę. Ono musi się zamknąć, ono musi zachować całą tą swoją soczystość. Wszystko dokładnie mieszam. Teraz wkroję dwie marchewki. Marchewki kroję w plastry. Teraz wkroję 4 małe ząbki czosnku lub 3 większe. Czosnek kroimy w plasterki. Musimy jeszcze dorzucić jakichś aromatów, smaków.
i w tym celu wrzucam 3 laurowe liście. Kilka owoców jałowca, powiedzmy 4 sztuki i kilka sztuk ziela angielskiego. Małą łyżeczkę kolorowego pieprzu w ziarnach. Niedużą garstkę suszonych grzybów. Oczywiście jeszcze troszeczkę soli, ponieważ soliłem tylko mięso, a tu jeszcze doszła cebula, jeszcze doszła marchewka i zaraz jeszcze doleję wody, ale to dopiero za chwileczkę. Tyle wystarczy. Wszystko przykrywam i będę dusił około godziny. I nakładamy. Oczywiście najpierw kaszę. Myślę, że taka porcja dla mnie wystarczy. I teraz mięso. Wow. To jest po prostu mistrzostwo świata. Normalnie ślina aż przełyka. Teraz na taki talerz przydałoby się jakieś zielone zioło. Mam tutaj posiekaną natkę pietruszki. I oczywiście domowy ogórek małosolny do tego, zobaczcie. Po prostu do kompletu. A jak chrupie. Pychota. A więc próbujemy. Ogórki już spróbowałem, więc je na razie odłożę na bok. A ja wam pokażę mięso. Zobaczcie, mięso jest po prostu bardzo delikatne i pyszne. Wow. Nad kaszą rozczulał się nie będę, ale połączenie takiego sosu z ogórkami i z kaszą gryczaną, prażoną, to jest po prostu poezja. To jest coś wspaniałego. Ja wiem, że to jest tylko zwykły, klasyczny obiad, ale jakże aromatyczny i jakże smaczny. A ja już się dzisiaj z wami żegnam i zapraszam was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje was, kiedy wrzucę film. I gotujmy tanio, szybko i zdrowo, tak jak ja dzisiaj.